Siemano, witam Was w kolejnym odcinku serii Warszawskie Smaki, gdzie z przewodnikiem Go Out sprawdzamy najlepsze warszawskie restauracje. Dzisiaj ze mną Olo. Cześć, siemanko. Olo to jest szef kuchni specjalizujący się w kuchni japońskiej, dlatego dzisiaj będziemy badać tę oto dziedzinę. Zgadza się. Cześć, Oci. Co tam ugotowałeś dobrego? Opowiedz widzom naszym. No to miło, zupa w dobrym stanie, ostry, którzy ludzie lubią zjeść krewetki trochę z ostrym sosem. I mleczko kokosowe. Mleczko kokosowe jak najbardziej i grzyby jeszcze w środku są. Nazwany taki azjatycka zupa z mleka kokosa, to jest najbardziej popularne, to jest to mi. Dobra. I postarałem, niech naj... Dzięki, ładnie. Dobra, to jest z tego. Dzięki, stary. Fajna, delikatna na początku, a później dopiero... Ale ostrość wchodzi, nie? Dobra. Jednej rzeczy mi blokuje, pewnie tobie też, od groma kolendry, od góry, nie? Ja za kolendrą akurat nie przepadam, więc mi akurat ta opcja pasuje, ale troszeczkę nutę taką kolendry. No, przydałoby się. Przydałaby się. I może troszeczkę więcej trawy cytrynowej. Mhm. No ale i tak czy inaczej smaga dobra. Mhm. I tania. To też warto zaznaczyć. No, a tu dobrze powiedziałeś. Trochę cytrynowych takich aromatów. W imbir, ale koniecznie nie jest i kolendra. Kolendra by się przydała mega, ale tak czy inaczej jest mega fajna, mega dobra. I taka przyjemna, żeby zacząć dzień, nie? Mhm. To jest akurat bardziej mój smak. Bo ja nie jestem taki bardzo kolendrowy. Ceviche oczywiście, kolendry tak, ale co do Tomioma albo Tomki, Lesbut. Delikatny topping na górę tak, ale... To znaczy, ale nie topping na górę jak najbardziej, ale nie delikatny, nie? No, ja wiem, że ty lubisz tak no. Taką sałatę sobie położyć. No. Ja akurat mam... No to czy inaczej jest mega dobra, fajna, godna polecenia na pewno. Godna polecenia. Limonkę z boku jeszcze fajnie by było dodać i było... Dla mnie by była bomba. Panie właściciel, co my tu mamy? Dobra, mamy tutaj tak, California Gold z łososiem na wierzchu, do tego mamy od góry tatar z łososia, widać tu ewidentnie pora. W środku krewetka, panko. Tak, krewetka w tym burzej w panko, campio, ogórek. Tak. Proszę bardzo. O nie wierzę to, o nie wierzę w to, kurde, Olo! No w końcu mnie za naradkę zabrałeś, a nie tak. No. Przede wszystkim nie gryziemy rolek, tylko wkładamy cały krążek do buzi, a nie niszczymy go na pół. No a co? Nie maczamy ryżu w sosie. Tak. No chyba, że nigiri, ale to... Nie? Ale wiesz jak robią. Że w większości, no niestety, będziesz się zamoczyć tą rybę, to ona ci zleci. No tak. Nie mówię o twoich miejscach i tak dalej. To jest fajne. Ja lubię akurat połączenie krewetki i tempury, tudzież panko, żeby ona była chrupiąca. Ale tatara się tu nie spodziewałem. Fajny jest tatar, bo nie jest ani jakoś przeprawiony, ani za ostry, ani właśnie za łagodny. Jest lekko słodki. To jest fajne. Nie krewetka urzekła. I krewetka jest bardzo ona chrupiąca. Ona jest fajna, że właśnie słona, chrupiąca i podczas jedzenia zmienia ci posmak w buzi. Mimo, że jakby dobre jedzenie najłatwiej poznać po tym, że jak jejecie, to nie czujecie jednego smaku, tylko macie całą taką smakową historię podczas życia. Tak, jeden smak przebija się przez drugi. No, dokładnie. I jakby ta krewetka, najpierw ten tatar, później tą delikatność łososia, słodkość ryżu i na koniec wjeżdża wam słona krewetka, co jest mega fajne. Ja akurat sobie na końcu zjeżdżałem tatar, bo byłem ciekawy jego smaku. Naprawdę to jest miejsce godne polecenia. Jeżeli chcecie kuchnię japońską, czy której ja coś tam rękę dołożyłem, to zapraszam Was tutaj. Mimo, że ryż już nam troszeczkę ostygł, krewetka dalej jest chrupiąca, to jest fajne. Tak, to w sumie warto zaznaczyć, bo to jest świadczy o jakimś tam dokładnie, o przygotowaniu tempury po prostu. No. A tempura niby wydaje się prosta, a wcale nie jest prosta w przygotowaniu. Już od wielu osób słyszę, że jest coraz lepiej po prostu na naszym poziomie rynkowym. Nie mówię tu o Warszawie, ale też o Poznaniu, bo Poznań się też... Poznań mega dobrze idzie, Kraków. Kraków super. Polska. Kraków to naprawdę nawet chyba można powiedzieć, że lepsze od Warszawy. Powiem szczerze, pod względem gastronomicznym parę Knajp przebija się przez Warszawę, bo ja tam byłem jakiś czas temu, praktycznie pół roku. No. Z takimi z małymi przerwami, ale
Kraków naprawdę poziom trzyma. No i może kiedyś się przejdziemy tam. No, bez kitu. Przejdziemy się do... w komentarzach, czy byście chcieli, nie? W takiej zasadzie. No my co, lecimy dalej? Lecimy dalej. Dobra. A więc tak, jesteśmy przed Benihaną, znajduje się ona na Twardej. Zaraz spróbujemy ich specjalnego seta, który dla nas przygotowali. Będą to tapenaki, czyli jeden kucharz będzie stał przed nami i nam gotował. A i właśnie warto zaznaczyć, Olo tak mówi dlatego, że mamy tylko jeden mikrofon, drugi się zepsuł i ciężko komunikację. Problemy na planie. Tak, ale słuchajcie, widzimy się w środku i zaraz wam wszystko powiem. Yo! Mamy przyszykowany wstępny na secik, czyli tutaj mamy sałateczkę z dressingiem imbirowym. Pamiętasz, co tam było? A nie pamiętam, ale zaraz spróbuję, ci powiem. O, no w sumie tak łatwiej. Mamy naszego kucharza. I ogólnie sami prosiliśmy Benihanę, żeby przygotowali nam specjalny set. Nic nie zamawialiśmy, więc mamy dużo niespodzianek. A na pewno chcemy wam pokazać show, którego dzisiaj doświadczymy. Dzień dobry, witamy Benihanę, mamy Mitika. Będzie Waszą kucharzem, gdzie się będzie gotował, na Państwa sposób się gotował takie ciasta, dania, będzie zestawki, głównie dania, oprócz deser. Mamy tutaj imbirowy cebula sos. Polecam tego sosu owocu młodzieży do warzywa. Ciemny sos, tak jak ja. Okej, okay, tutaj mamy drugi sos. Mustarda jest mitankowy sos. Biały, tak jak pan. Dobry jest. Polecam tego sos do mięsa, jak gorąka. Skarbowy, mielony między. Ogórek. Cukinia, żeby nie było. Ale słuchajcie, gdzie jestem kucharzem? Obecnie. Ogórek. Ogórek. Kucharz mówi, że ogórek to ogórek. Przepraszam. Paprika. Nie, cebula, okej. Rekin. Prosto wyszły. Nie, brakuje. Okej. Krewetki, cebula, cukinia. Teraz. Szuflawa, polskie szuflawa. Cór, pep, poperek, majanek, kucharska, wegeta. Okej, to teraz mamy tutaj olej, normalny, rzepakowy olej. Ja lubię tak to wyćwiczone ruchy, nie? Kiedy z tą precyzją każdy pojedynczy tak samo i wiesz, ta gracja, wdzięk, to jest mega fajne. To jest już prawa, no, to jest 10 razy stania tutaj robienia tych tapenaków. Zaraz może staniesz. Tak, teraz. Wulkan to chyba nasz ulubiony. To jest najfajniejsze. Wulkan jest śmieszny. To jest się jakiś spięty dzisiaj. Ja spięty? No. Bo dopiero zacząłem pić alkohol. Lawa. I benzina, 95, czyli wolimy tyzla. Benzina, tak? Okej. Okay. Okej, raz, dwa i trzy. Okej, idziemy na wakacje. Polski pendolino, zapnijmy pan. Okej, wolimy pogapę i pendolino. Pendolino. Okej, odchodzimy trochę. Lecimy do kosmosu. Jaki planeta? Mars. To chciałem to powiedzieć. Tak, Gwiazdę Wojna. Oglądamy Gwiazdę Wojna? No jak? Kto je ogląda? Okej.
Here we go. Skywalker, the Goku, here we go. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, mamy tutaj pomarańcza, japoński pomarańcza prosto w okie. Pan próbuje? Nie. Ok, japoński pomarańcza. Ok, wracamy do wyniechania. Trzeba tankować. Ok, tankujemy, wracamy teraz. Idzie pod tankanie. Bimber. Kamaracie kuci, co bolimy? Coca-Cola. Coca-Cola, tak. Zero, oryginalną? Zero. Nie mogę. Pepsi. Japoński Pepsi. Proste, ale smaczne. Tofu bardzo w porządku. Uważam, jak warzywa, no. Raz, dwa, trzy. O, ale trafił, nie? Blisko. Jeszcze raz, jedna porka. Raz, dwa, trzy. Oj. Ok, do pana zrobię, ok? Raz, dwa, trzy. Ona mi na to wraca w takim. I się ten. I się rozbiło. Rozbiło się. O. Rozbiło się i urodzi się kura. Dobre. Dobra.
Smażyłeś go kiedyś? Nie, pierwszy raz tak widzę to. Więc to coś nowego. Ale ja też nie pracuję na to pan Jaku. Stek tuńczyka. Masło. Nóż tak wchodzi gładko, że to ostry i nie trzeba używać sił. No. Sos teriyaki. Myślisz? Tak. Tak, bo reszta dla operatora. Ciekawe. To akurat ten tuńczyk to naprawdę jest ciekawy, bardzo ciekawy. No dobry, klasyczny ryż smażony i tyle, nie? Jako dodatek do czegoś takiego, co jest mocno wyrazisty, mega by dobrze wejdzie. Tego imbiru. A jeżeli chodzi o ten imbir, to on nadał ci jakby całego flow, nie? Jakby całej tej podstawy smakowej tego dania, bo najpierw czujesz ten imbir i później ci wchodzi reszta. No, pasowość. No i pikanteria pod koniec. I tak, i pikanteria, no, taka ostrość. Polecam bardzo dobry sos, okej? Dobra. Nie ma potrzeby dowalania sosów, bo to wszystko jest bardzo dobre. Tylko też pod warunkiem, że masz jakby otwartą głowę do smaków i lubisz świeżość, bo to dominuje. Tu dominują produkty i wyrazistość pojedynczego, wiesz, produktu. Ale to chyba wołowinka też dzisiaj na to najbardziej czekamy, co? O, już łakomczuszek się włączył. No tak, no to wiadomo, to jest klasa. Pogaż swoje. Oddaj. Bardzo porządny kawałmiecha. Chrzanik. Bardzo dziękuję za wizytę na Gonihanie. Bardzo miło mi na Państwa. Na panowie, tak, nie panowie. Na panowie, które chcę gotować takie dania. Dziękuję za wizytę na Gonihanie. Polecam deser. Bardzo dobry mam deser. Dziękujemy. Podsumowując, pokazaliśmy dwa lokale, które mają naszą rekomendację. Jest tam świetne jedzenie, bardzo fajny alkohol, miło przyjść i się pobawić. Dokładnie. No i w sumie no na teraz to tyle. Jeżeli będziecie chcieli, żebym znowu zalem gdzieś skoczył, napiszcie w komentarzu. Po prostu wyjdziemy z ulicy gdziekolwiek. No, nieważne. Możecie napisać tam jakieś propozycje, nie? Dokładnie. Będziemy tam wchodzić z ulicy po prostu do nieznanych tam knajp. Nie wiemy, co dostaniemy. Będzie to takie śmieszne. Ciekawe, przede wszystkim ciekawe. Boże, głośno. Najgorzej. Ktoś tam krzyczy. Tak. Ciekawe, czy tańczą na stole. Jakie to zaraz my będziemy. Klasyk. Obczajcie sobie Go Out, obczajcie sobie mój kanał. Pewnie zaproszę Ola niejednokrotnie, no bo się trochę trzymamy. Ale to już mniejsza o to. Was za to zapraszam do napisania komentarza, zostawienia łapki w górę i zostawienia suba na tym kanale. A więcej odcinków już w przyszłym tygodniu. Pozdro. Dobra, siema mordki, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, napiszcie mi w komentarzu, co o nim myślicie, jakie restauracje dalej byście chcieli zobaczyć. A jeżeli chcecie skoczyć do Benihany, pamiętajcie, że Go Out obowiązuje tam tylko w strefie à la carte, czyli restauracyjnej, a nie na tapenaki. Tak czy inaczej, dobre miejsce, warto tam wpaść. No i dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie o tej nowej serii. Mi się akurat podoba taka prasa krytyka kulinarnego. Pozdro!